Po prawie roku wróciłem do Gdańska, zobaczyć jak wygląda przebudowa dworca Gdańsk Główny. No i z tego co widzę, to dalej budowa trwa. A jak to dokładnie wygląda? Gdańska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiczam, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z gdańskiej średnicy 2050. Przed nami ładna panorama Gdańska, a ja tutaj ostatnio byłem mniej więcej rok temu, w lipcu. I wtedy już pokazywałem Wam, jak wygląda przebudowa Gdańska Głównego. Natomiast teraz, po roku, chciałem zobaczyć, jak to wszystko w tym miejscu wygląda. Bo sam budynek dworcowy wygląda z zewnątrz dosyć podobnie, ale cały czas rewelacyjnie. Natomiast jak to jest w środku? Do środka nie udało mi się oczywiście wejść, samych zdjęć z przebudowy teraz jest dosyć mało, a sama budowa niedługo, przynajmniej w teorii, ma się zakończyć. Ale może najpierw o samym Gdańsku, bo zazwyczaj moje filmy są z pozostałej części Polski. To tak, Gdańsk został założony w 930 roku, czyli już ma ponad spokojnie 1000 lat. Mało tego, prawa miejskie miał w 1457 roku, nabył i od tamtego czasu się dalej tutaj ładnie rozwija bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Jest to miasto portowe, faktycznie tutaj dosyć duży port się znajduje, a powierzchnia całego Gdańska to jest 263 km2. Jest usytuowany 180 metrów nad poziomem morza i ludność z 2021 roku to 486 022 osoby. Gęstość to jest mniej więcej 1845 osób na kilometr kwadratowy i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o taką część czysto techniczną. Oczywiście Gdańsk znajduje się w województwie pomorskim i jest to aglomeracja trójmiejska. A może przejdźmy do ciekawostek na temat samego Gdańska Głównego. Za chwilę do niego dolecimy ze zdjęciami i ujęciami, natomiast sam Gdańsk Główny również jest dosyć ciekawą stacją. O ile przez pandemię ostatnio dosyć mocno ucierpiała liczba osób korzystających z tej stacji, bo w 2020 roku to było 9,2 miliona osób bezpośrednio, z czego to było 25 tysięcy osób dziennie. Wtedy to była czwarta stacja pod tym względem w Polsce. No w 2021 roku, kiedy pandemia wybuchła, już było 9 miejsce i było 21,8 tysiąca pasażerów na dobę i raptem 8 milionów osób w ciągu całego roku. Sama stacja znajduje się bezpośrednio w Śródmieściu Gdańska, no i została oddana do użytku, przynajmniej dworzec tymczasowy, 30 września 1896 roku. W 1900 roku został oddany do użytku ten dworzec, tylko wtedy jeszcze trochę inaczej wyglądał. Natomiast dalej się rozbudował Gdańsk i powstała SKM-ka. I SKM-ka ruszyła tutaj, a właściwie jej dworzec ruszył, 4 marca 1951 roku. Tak to wygląda i tak się prezentuje Gdańsk. Gdańsk też ma bezpośrednio w tym miejscu trochę peronów, czyli 6 w teorii, 5 użytkowanych, w tym 3 są SKM-ki. Peron 6 jest całkowicie znikomy właściwie, zresztą jak się przejdziemy nad nim, to zobaczycie, że prawie że go nie ma. Perony 3 są SKM-ki, 2 są do pociągów dalekobieżnych i pozostałych. No i tutaj faktycznie ruch odbywa się po tych peronach całkiem płynnie i całkiem sprawnie, również pociągi towarowe przez nie przejeżdżają. Mało tego, 3 perony SKM-ki, a właściwie 4, bo jeden jest nieużywany całkowicie. No i tak, z tymi trzema peronami. Peron trzeci jest dla pociągów jadących do Śródmieścia i w pozostałe relacje, natomiast pozostałe perony 4, 5 i 6 nieużywane są w kierunku tylko i wyłącznie drugim, czyli na północ. Na Śródmieście stamtąd się nie dojedzie, choć te perony są aktualnie dosyć rzadko używane ze względów oczywistych, takich iż po prostu no, pociągi tam nie jeżdżą, bo większość jedzie na Śródmieście. Do peronu samego czwartego raczej teraz zbytnio nie ma pociągów, a na peronie piątym czasami pociągi się jakieś jeszcze pojawiają, ponieważ stamtąd odjeżdżają do Expo, do stadionu Expo, jeżeli są jakieś atrakcje. No i tutaj macie perony. Patrząc od prawej strony, to jest 1, 2, 3, 4, 5,
5 i 6. 6, no możecie z cudem zobaczyć go tam zadośniętego, całkowitego, ale się znajduje. Wszystkie perony poza szóstym oczywiście są całkowicie ładnie zadaszone. Jest trochę trudów odstawczych, ale tylko włącznie dla SKM-ki w rejonie samych peronów i tak to się tutaj w tym miejscu wszystko prezentuje. Sam peron trzeci, jeszcze tak trochę z historii, pierwotnie miał tylko i wyłącznie jeden tor przelotowy, a drugi tor był krańcowy, natomiast zostało to przebudowane wraz z budową stacji Gdańsk w Śródmieście, aby można było tam dojechać sprawnie, nie po jednym torze wahadłowo, tylko po dwóch torach. Natomiast to wiązało się z przebudową podziemi, które tam się znajdowały, przez co pod peronem trzecim i czwartym został wyburzony schron przeciwlotniczy z II wojny światowej. Miał powierzchnię mniej więcej 413 m2 i mieszczącą 428 osób. On został wyburzony w związku z tą budową, no i aktualnie się tam nie znajduje. A po drugiej stronie torowiska, jak tutaj właśnie teraz widzicie, znajduje się cała część dla autobusów. Autobusy tutaj sobie mogą odjeżdżać, dalekobieżne. W tym miejscu jest cały dworzec autobusowy. Podobnie jak w Warszawie, no, swoją urodą nie grzeszy, ale nie ukrywajmy, że na pewno lepiej wygląda niż hostel zachodni i cała część Warszawy Zachodniej, która się znajduje dla autobusów. Ale tutaj przynajmniej są przystanki tramwajowe. Wszędzie dojdziemy przejściem podziemnym. Są windy, schody ruchome. No, dobrze wiemy, że nie wszystkie działają idealnie. No i sam budynek dworcowy, o którym chyba teraz już trzeba zacząć coś mówić. Budynek dworcowy jest bardzo ładny. Nie będę tutaj mówić, że mi się nie podoba, bo naprawdę robi wrażenie. Natomiast jego budowa już dosyć długo trwa i to już robi trochę gorsze wrażenie. Jest budynek oczywiście tymczasowego dworca, który się znajduje. Nawet z tego, co mi się wydaje, wcześniej się napis nie świecił, teraz się już świeci. Jest trochę budynków, to nie jest tak, że sam budynek dworcowy to jest jeden. Tutaj wszystko zostało wyremontowane i odnowione i pierwotnie ta przebudowa miała się zakończyć w 2021 roku. Jak możecie zauważyć, cały czas to jeszcze trwa, ta budowa się jeszcze nie zakończyła, ale ma się zakończyć właściwie w tym miesiącu, bo pierwotnie miało się zakończyć w 2021 roku na koniec, później na przełomie 2022-2023 roku, później na wiosnę, a teraz ma się zakończyć w drugim kwartale tego roku, czyli do końca czerwca. Na wakacje podobno mają już pasażerowie mogli móc skorzystać z nowego budynku. Sama budowa pierwotnie miała kosztować mniej więcej 100 milionów złotych. Oczywiście w związku z wydłużeniem urosła ta przebudowa do kwoty mniej więcej 110 milionów około. No i samo to, jak to zostało wydłużona ta budowa, no bo ona się zaczęła już jakiś ładny czas temu. Konkretnie we wrześniu 2019 roku zaczęła się ta cała przebudowa. Mamy czerwiec 2023 i cały czas trwa budowa. Większość prac teraz jest właściwie niezauważalna, jak będziemy patrzeć z drona, bo większość prac jest realizowanych bezpośrednio wewnątrz budynku. I z tego, co wyczytałem z różnych artykułów, to właściwie już na samej końcówce przebudowa była na przełomie tego roku, a teraz to już właściwie nie wiadomo, co tam się dzieje. Oczywiście odbiory techniczne nie są łatwe. Zresztą nawet tutaj sam NIK wchodził na tą budowę, jak i również na część innych budów, w związku z różnymi licznymi opóźnieniami i dopatrzył się różnych niedopatrzeń przy samym postępowaniu i projektowaniu tego typu obiektów, więc to jest na pewno na minus, że tak to wszystko wygląda, to ja oczywiście doskonale wiem o tym, ale po prostu o tym nie mówię, bo niektóre rzeczy, tak jak to już wcześniej mówiłem w materiałach, nie są idealnie zmapowane, zarchiwizowane, jak to wszystko wygląda pod ziemią. Jeżeli dworzec powstał kilkaset lat temu, no to siłą rzeczy nie wszystko jest zarchiwizowane i jak to powstawało. Więc później to wszystko trzeba zinwentaryzować i dokładnie dopatrzeć, jak to wygląda. A to, czy ta inwentaryzacja dokładnie dobrze przejdzie, no to już niestety nie we wszystkich przypadkach to idealnie wygląda. Ja tutaj nie będę się zagłębiać w te elementy sprawne, ale faktycznie zawsze przy tym są problemy, niezależnie od tego, jaka to jest budowa, bo po prostu to nie jest łatwe i zawsze czegoś mimo wszystko się nie dopatrzy i dlatego są stąd te wszystkie opóźnienia. Tak jak widzicie, pierwotnie miało to zakończyć się w 2021 roku i na górze jest napis 2021, że cały remont i renowacja się zakończyła, no ale jak widzicie, jeszcze się nie zakończyło. Trochę szkoda, bo sama iglica przez to, jak ta budowa długo trwa, już trochę zmieniła swój kolor, niestety, ale sama wieża zegarowa, no, olśniewa oczywiście swoim pięknym widokiem.
nie będę mówić, jak bardzo mi się podoba ten budynek, bo chyba mogliście to już wyczytać. Są też mozaiki, o których PKP nie jeden raz mówiło, że były trudne tutaj do zrealizowania i odtworzenia wewnątrz budynku dwutacowego. No i widzimy tutaj też bezpośrednio takie gzymsy specjalne i elementy wystające od, na górnej części rzeźbione. Tutaj bardzo ładnie się tutaj prezentują. Sama część też, jak widzicie, we środku jest trochę przeszklona. W środku będą i wyjścia z przejścia podziemnego, kasy biletowe, lokale usługowe, zresztą część już jest sprzedana. No i dojście na zewnątrz będzie za pomocą taksówek, przejścia podziemnego, wind oczywiście, no i nie zapominając o dokach rowerowych, przystankach autobusowych, przy dojściem z tramwajów czy z pylonów kolejowych, rzecz jasna. Tak to wszystko się tutaj prezentuje i wygląda. Co mogę powiedzieć jeszcze, to to, że niedługo te przejście podziemne w końcu będzie oddane do użytku, bo niektóre wyjścia są zwężone, niektóre są całkowicie niedostępne i drugie wyjście z pylonów, to wyjście bezpośrednio po stronie południowej, jest cały czas zamknięte i niedostępne dla pasażerów. Mówię oczywiście o tych składach, które właśnie w tym miejscu schodzą. Tutaj jest przejście podziemne, które idzie bezpośrednio do peronów. Cały czas to nie zostało jeszcze oddane do użytku, ale niedługo może to już faktycznie się zmieni i będzie można na spokojnie z tego korzystać. Tam jeszcze z tego co pamiętam, były niedopatrzenia bezpośrednio przy dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych i to musiało być poprawione w międzyczasie, więc to już wszystko na szczęście będzie idealnie zrealizowane, aby wszyscy mogli skorzystać z tejże nowej stacji. Teraz macie zdjęcia z tego, jak byłem ostatnio, czyli z lipca 2022, abyście mogli sobie porównać, jak ta budowa z tej perspektywy wygląda i czy faktycznie zmienił się napis Gdańsk Główny Tymczasowy, jeżeli chodzi o sam budynek dworcowy, bo to faktycznie najbardziej zauważyłem. Ale jednak, jak będziecie patrzeć na ujęcia z zewnątrz, to postęp budowy na przestrzeni roku, patrząc co tu się zmieniło, no nie powala mimo wszystko na kolana, ale tak jak mówiłem już wcześniej, ta przebudowa faktycznie w aktualnym etapie i przez ostatni rok w teorii, przynajmniej jak PKP mówi, większość prac było realizowanych już wewnątrz budynku dworcowego, dlatego tego wszystkiego nie widzieliśmy, a tam podobno dużo architektury, dużo elementów artystycznych jest, dlatego też to wszystko trochę trwało. Teraz zetknijmy sobie na przestrzeni czasu, na dwóch ujęciach, jak to wyglądało. Czyli najpierw przelatując nad całą stacją, a później lecąc z lotu ptaka, patrząc jak to wszystko się przebudowało. Wiem doskonale, że lubicie te ujęcia, więc też postarałem się tutaj wam połączyć całkiem ładnie, byście mogli zobaczyć jak to wszystko się zmieniało na przestrzeni tegoż, że prawie roku. Lecimy za sam wiadukt i zobaczycie jak to wyglądało w poprzednim roku. Mamy maj 2023 i teraz przypadzą. Przenosimy się również do lipca 2022. Macie te ujęcia podzielone i możecie zobaczyć, jak wyglądała ta budowa. Perony oczywiście wyglądają tak samo, bo przebudowa ich całkowicie nie dotyczyła. Drzewka mają trochę inny oczywiście kolor, no bo wiadomo, nie kwitną, tylko już są w późniejszym etapie. No i dalej tak, sam budynek dworcowy znajduje się mniej więcej po lewej stronie na każdym z ujęć i możemy zobaczyć, że tak, budynek dworcowy tymczasowy jest właściwie w tym samym miejscu, przy nim się nic nie zmieniło. A co do samego budynku dworcowego, to jest trochę po prostu bardziej posprzątana dookoła i bardziej wykończona budowa, jeżeli chodzi o te miejsca. Możemy to zobaczyć na tych wszystkich ujęciach. Kontenery mniej więcej podobnie stoją, chociaż nie, niektóre z biura budowy się poprzestawiały, jest trochę ich w sumie nawet mniej, to się jeszcze pozmieniało. No i same dojazd tutaj bezpośrednio przez tory, który ma być też remontowany jeszcze w najbliższym czasie, jest dokładnie w tym samym miejscu i tory, które jadą dalej średnicą pod Galerią Handlową i do Gdańska Śródmieście, w tym miejscu wjeżdżają do tunelu. Wygląda to dokładnie tak samo. No, kolor drzew się tylko zmienił, ale to dlatego pewnie, że inaczej po prostu słońce świeciło. Przejdźmy, lećmy się jeszcze patrząc z takiej perspektywy. Na górze macie ujęcie lipiec 2022, na dole macie ujęcie maj 2023. W skrócie, z starego na nowe przechodzą ujęcia. Całkiem udało mi się ładnie to połączyć, żebyście mogli zobaczyć, jak to faktycznie się zmieniało side to side właściwie, przechodząc z starego na nowe. No i tutaj patrząc już bezpośrednio od tych budynków, samochody mniej więcej podobnie stoją, co jest? Ale tak, pociągi oczywiście zmieniają się. No i tak, kontenery po prawej stronie, patrzymy, proszę bardzo, jest ich faktycznie trochę mniej, trochę się pozmieniały z lokalizacją.
Następnie tutaj jest posprzątane, widzimy faktycznie już koperty i miejsce parkingowe po tej stronie. Sam budynek dworcowy mniej więcej podobnie wygląda, tutaj się dużo nie pozmieniało. Dosłownie tak samo wygląda budynek dworcowy, chociaż jest bardziej posprzątane, jeżeli chodzi o poszczególne miejsca. To możemy na pewno tutaj zaobserwować. I co my tu jeszcze zobaczymy? Tu macie niestety ujęcia, nie dokładnie tak samo nagrałem, więc musiałem to przerzucić w bok, ale całkiem mimo wszystko dobrze widać, że budynek dworca tymczasowego wyglądał dokładnie tak samo na przestrzeni tego całego czasu. I dalej kolejne perony również tak samo wyglądają, jak widzimy właśnie w tym miejscu. Perony SKM-ki też się zbytnio nie pozmieniały, więc dużo się nie zmieniło, w dużym skrócie można by wyciągnąć z tego materiału. Ale oczywiście nie pozostawię Was z taką konkluzją, a pozostaję Wam z konkluzją, że ta budowa ma się zakończyć już niedługo. Ale pytanie, czy podobnie nie zostanie to opóźnione przez PKP? Miejmy nadzieję, że nie. Bo ja, szczerze powiedziawszy, chciałbym przyjechać tutaj ponownie za rok i powiedzieć Wam, że tak, jest wielki, ładny, nowy dworzec Gdański Główny. Dostępny dla wszystkich i wszyscy mogą już do niego wejść, zobaczyć, kupić bilety i skorzystać z płatnej łazienki. Bo raczej, szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby była darmowa. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki specjalny film bezpośrednio z Gdańska Wam się podobał. Trochę pokazałem specjalnych ujęć i trochę zetknąłem z innej perspektywy. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was również do wspierania, do wchodzenia na moje grupy na Discordzie, na Facebooku, do wszystkiego macie linki w opisie. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na tym ostatnim ujęciu jeszcze się przekręćmy i zobaczmy, jak tam wyglądają dalej porty. No i oczywiście jak wrócę ponownie do Gdańska, to mam kolejne inwestycje, które Wam będę pokazywać. Również kolejowe, bardziej SKM-kowe. Ale tutaj trochę przebudów jest oczywiście cały czas realizowanych. Także dajcie znać mi w komentarzach, co sądzicie o tej przebudowie i czy ta przebudowa zakończy się w tym czerwcu, czy trochę później. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!